Czy masz świadomość? Hałas stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej szkodliwych czynników nerwicorodnych, zagrażających naszemu zdrowiu psychicznemu. Zwalczanie hałasu wyraża postawę humanizmu i życzliwości wobec drugiego człowieka, tak w środowisku jego działalności bezpośrednio produktywnej, w fabryce, biurze i zakładzie pracy, jak i w życiu prywatnym, w mieszkaniu i na ulicy, w chwilach jego wypoczynku i gromadzenia sił do przyszłego wysiłku. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment z książki Kultura a środowisko akustyczne człowieka pana profesora Maksymiliana Siemieńskiego. Być może już się Państwo dzisiaj domyślacie, tematem przewodnim będzie hałas, a Państwa i moim gościem jest pani profesor Anna Preis z Katedry Akustyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor z 40-letnim doświadczeniem w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących dokuczliwości hałasu oraz percepcji słuchowej. Dzień dobry pani profesor. Witam, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, na początek jakby pani skomentowała te słowa pana Siemieńskiego, od którego zaczęliśmy audycję? No ciągle aktualne. Trochę dziwny jest to język, bo pewno ta praca chyba jest z lat 60. 76. No właśnie, no to jakoś tak nerwicorodnych, nie wiem co to są za czynniki, ale generalnie prawda jest, że hałas może w dzisiejszych czasach już nie szkodzi zdrowiu, bo wiemy jak się przed tymi szkodliwymi efektami oddziaływania hałasu na organizm człowieka zabezpieczyć, natomiast na pewno dokucza i to dokucza to jest po prostu troszkę mniej niż szkodzi, niemniej związane jest właśnie z tymi takimi reakcjami związanymi właśnie z układem nerwowym, ale nie tylko. Generalnie rzeczywiście powinniśmy wykazywać większą życzliwość wobec drugiego człowieka w środowisku i po prostu unikać tego hałasu. To ja się tutaj sprostuję, pomyliłem się, książkę mam przed sobą, to jest jednak 1967 rok. Ja tak właśnie myślałam, sprawdziłam. Więc wszystko. Gdzieś kiedyś wyszukałem sobie tą pozycję na Allegro i też Państwu polecam. A pani profesor, jakie choroby i dolegliwości wskazują, że jesteśmy narażeni na nadmierny hałas? No właśnie niekoniecznie to może jest choroba, ale dolegliwość, z którą większość ludzi ma do czynienia i jeżeli robimy taką piramidę, jak to kiedyś zrobił taki profesor niemiecki, Babisz się nazywa, taką piramidę efektów, to największy procent ludzi narzeka na dokuczliwość hałasu. Czyli jest to takie wrażenie, powiedziałabym, pozasłuchowe, jest to związane z naszym wrażeniem, jak hałas nam dokucza, czyli co to znaczy dokucza, że chcielibyśmy, żeby przestał jak najszybciej działać w naszym otoczeniu. I to tyle. Jeżeli chodzi o choroby, no choroby przede wszystkim są to choroby układu krwionośnego. Mówi się o tak zwanej niedokrwiennej choroby serca. I zresztą teraz w najnowszych takich pracach dotyczących badania wpływu hałasu na organizm człowieka, tą właśnie niedokrwienną chorobę serca uważa się jako najważniejszy czynnik związany z negatywnym oddziaływaniem na organizm człowieka. W drugiej kolejności to jest właśnie ta dokuczliwość, skrajna dokuczliwość, a trzecim takim czynnikiem jest wybudzenie ze snu, czyli po prostu hałas wpływa na nasz sen. I te trzy czynniki, o których powiedziałam, te takie efekty zdrowotne w tej chwili się mierzy. A to jeszcze dopytam ten pierwszy czynnik związany z sercem, czy to jest jakby jasne, nie wiem, dla lekarzy, którzy nas badają, że to może być pod wpływem właśnie, czy w wyniku narażenia na hałas? Bo ja już nie mówię. To nie jest jasne, to się troszkę inaczej bada. Tak jak te poprzednie, te następne czynniki, o których powiedziałam, dokuczliwość, wybudzenie
ze snu, to dotyczy procent ludzi, którzy są narażeni na hałas i którzy skarżą się na tego typu wrażenia, właśnie dokuczliwość i wybudzanie ze snu. Tak, ta niedokrwienna choroba serca, to się troszkę inaczej bada. Bada się, jaki jest procent ludzi, którzy chorują na serce w obszarach, gdzie nie ma przekroczenia hałasu, w stosunku do procentu ludzi, którzy chorują na serce w obszarach, gdzie jest narażenie na hałas. I te dwie wielkości się porównuje i jeżeli przeważa ta liczba osób właśnie tam, gdzie to przekroczenie hałasowe występuje, to przypisuje się właśnie to hałasowi, ten efekt niedokrwiennej choroby serca. No bo porównuje się jak gdyby dwie populacje pomiędzy sobą, prawda? Populacja ludzi narażonych na hałas i mających tą chorobę i populacja ludzi nienarażonych na hałas i też mających tą chorobę. Także oczywiście to nie jest takie ostre, ale to można wyliczać i w krajach zachodnich to już się liczy. W naszym kraju będzie się to dopiero liczyć przy okazji mapy akustycznej robionej w 2022 roku i programu naprawczego, który jest konsekwencją mapy akustycznej, którą też się będzie robić w 2022 albo 2023 roku. To do map jeszcze przejdziemy, ale jeszcze chciałbym tutaj wrócić, czyli do tej sytuacji, kiedy pacjent, no nie wiem, idzie do lekarza, lekarz go bada, pacjent nie jest, jakby nie łączy hałasu takiego czy innego, z którym ma styk na co dzień, z tymi swoimi dolegliwościami i czy w takiej praktyce lekarskiej padają pytania właśnie o takie zakłócenia w środowisku, na które mogą, odpowiedzi na które mogą lekarza właśnie naprowadzić na trop, że to może być hałas? Nie, szczerze mówiąc wątpię. Sama jestem pacjentem kardiologicznym i nigdy mnie kardiolog nie pytał, jaki to ma związek z ewentualnym narażeniem na hałas. Nie, to nie jest aż tak popularne. Tym bardziej, że te badania właśnie tej niedokrwiennej choroby serca są stosunkowo nowe, w tym sensie są nowe, nie żeby ludzie nie byli badani ze względu na tą niedokrwienną chorobę serca, tylko właśnie połączenie z hałasem jest stosunkowo niedawno się jak gdyby ujawniło, że to jest naprawdę ważne. Także, ale to nie ma nic wspólnego z tym, czy się lekarz pyta, czy pan mieszka na przykład w obszarze, gdzie występuje duży hałas. Nie. Po prostu to poprzez porównanie jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś takiego występuje, prawda? Jak się porówna, tak jak powiedziałam, procentowo tą liczbę zachorowań tam, gdzie występują te przekroczenia i tam, gdzie nie występują. Pamiętam, że w Pizie to tak dokładnie opracowano, we Włoszech. Ale to w Polsce się porównuje faktycznie? Ktoś się temu systematycznie przygląda i to analizuje, a później, nie wiem, zwraca uwagę, nie wiem, w taki... Nie, panie redaktorze, no właśnie powiedziałam, że to dopiero zaczniemy to robić w Polsce. Rozumiem. To jest pierwszy etap, właściwie przygotowujemy teraz wdrożenie tego tak zwanego aneksu trzeciego do dyrektywy hałasowej, gdzie właśnie proponuje się, żebyśmy zrobili taką mapę tych efektów zdrowotnych i między innymi tej niedokrwiennej choroby serca, ale my jeszcze dokładnie nie wiemy, nawet nie wiemy, czy w Polsce będą takie dane, bo to się trzeba odwołać do statystyki, a jak wiemy, no nie do końca ci lekarze przekazują te dane Głównemu Urzędowi Statystycznemu i my jeszcze nie wiemy, to jest właśnie przedmiotem naszej pracy w tej chwili, jak dotrzeć do tych danych. Mapy, hałas będziemy mieć z mapy akustycznej, ale musimy mieć też dane dotyczące tej choroby niedokrwiennej serca i nie wiem, czy nam się to uda zrobić. Ale pracujemy nad tym. Jasne. No, to trochę to następne pytanie jest związane z tym pierwszym, że dzisiaj właściwie mam takie wrażenie, że panuje taki pogląd, że właściwie można się do hałasu przyzwyczaić, że on no, nie przestaje być właściwie szkodliwy i pytanie, czy to faktycznie prawda? No nie jest to prawdą, znaczy on, można się do hałasu przyzwyczaić i można powiedzieć, że takim najczęstszym przypadkiem to jest, nie wiadomo dlaczego, ale najszybciej się jesteśmy w stanie przyzwyczaić do hałasu generowanego przez kolej, tak zwany właśnie hałas kolejowy. Najmniej nam zaczyna przeszkadzać, jeżeli mieszkamy w jego pobliżu i dość długo go słuchamy, ale to niestety wcale nie znaczy, że on nam przestaje dokuczać, czy przestaje nam szkodzić. On przestaje być zauważalny, ale to nie ma nic wspólnego z efektem, który na nas działa, prawda? On może działać, ale my go po prostu nie zauważamy, ale może nam nadal dokuczać, może nam nadal szkodzić. Tak to jakoś wygląda. Przykładowo, jeżeli pan na przykład przyjedzie do mojego domu i przenocuje, w pobliżu jest, że tak powiem, przejazd kolejowy, to pan usłyszy ten pociąg, a ja już go nie usłyszę, ale zarówno na pana, jak i na mnie ten hałas działa.
w taki sam sposób, prawda? Także trzeba rozróżnić, że coś przestaje być zauważalne od tego, że przestaje być szkodliwe bądź dokuczliwe. Ja bardziej lubię używać tego słowa dokuczliwe. Z analizy, którą zrobiłem, przygotowując się tego wywiadu, gdzieś znalazłem informację, że około 20% ludności Unii Europejskiej jest narażona na poziom hałasu uznawany za niedopuszczalny. Też gdzieś wyszperałem, że według Światowej Organizacji Zdrowia hałas jest drugą, zaraz po smogu, najważniejszą przyczyną środowiskową złego stanu zdrowia i powoduje rocznie około ponad 16 tysięcy przypadków przedwczesnej śmierci w Europie. Czy faktycznie hałas jest zaraz po smogu? Tak, to jest prawda, że spośród tych czynników zanieczyszczających nasze środowisko, rzeczywiście hałas jest takim drugim czynnikiem. Dlaczego drugim, a nie pierwszym? No dlatego, że zresztą nawet jeżeli chodzi o ten pierwszy czynnik, jeszcze nie udowodniono, że ktoś umarł tylko i wyłącznie z powodu smogu. Tak samo jak nie udowodniono, że ktoś umarł tylko i wyłącznie z powodu hałasu. Ale są takie, jak to się mówi, indeksy, daily, ja już zapomniałam, jak to się po polsku nazywa, ale w każdym razie to jest taki wskaźnik, który mówi, ile lat utraciliśmy z powodu oddziaływania hałasu naszego zdrowia. Czyli krótko mówiąc, odlicza się liczbę od lat, które ludzie żyją, te, które żeśmy stracili z tego powodu, że na przykład chorowaliśmy z powodu hałasu, prawda? Mhm. I jak to wygląda w Polsce? O nie, w Polsce tego nie mierzy. Niestety, to jest wszystko za granicą i to są wskaźniki. Niestety w Polsce jeszcze nie przeliczalne, ale powoli zabieramy się również do tego, także będziemy ale jest, wiedzieć. Ale może pani podać jakiś przykład państwa, ile lat to wyszło? No w tej chwili nie mam takiego wskaźnika w głowie, ale to może się zgadzać, 16 600 to jest całkiem możliwe, ale to raczej dotyczy moim zdaniem całej Unii Europejskiej, nie poszczególnego państwa i nie zgodziłabym się, że to jest przedwczesna śmierć, tylko raczej lata, które tracimy w dobrym zdrowiu. To dobre zdrowie też jest bardzo specyficznie zdefiniowane przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. Tam się mówi o tak zwanym dobrostanie. Także to nie jest tylko choroba, tylko po prostu złe samopoczucie, cały taki kontekst psychiczno-społeczno-zdrowotny człowieka. To jest zdrowie. I od tych lat jak gdyby odlicza się te lata, które są spowodowane właśnie oddziaływaniem hałasu. Ja przypominam sobie połowę lat 90., gdzie w ramach kampanii Tiry Natury mówiliśmy o smogu, mówiliśmy też o hałasie. Wtedy nie bardzo nas miał kto słuchać, czy nie chciał słuchać nikt tego, o czym mówiliśmy. Minęło 20 lat i smog wszedł do debaty publicznej. A hałas, dalej mam wrażenie, że nie jest głośno o hałasie. Czy z czego to wynika, że smog tak, a hałas nie? No ja bym zaryzykowała takie stwierdzenie, że po prostu hałas nie, ponieważ musimy mieć świadomość, że my generujemy hałas. Natomiast jeżeli chodzi o smog, to bardzo łatwo nam zrzucić na innych, prawda? A to inni tam ten hałas, to znaczy to zanieczyszczenie powietrza robią, to nie nasza wina. A jeżeli byśmy tak na serio popatrzyli na hałas, no to za część tego wytworzonego hałasu sami odpowiadamy, prawda? Także bilibyśmy się we własne trochę piersi i to nie wszyscy lubią, prawda? I dlatego może nie jest aż tak krytycznie, nie jest aż taki krytyczny stosunek w tej chwili do hałasu, ale moim zdaniem to się powoli zmienia i dużo praktyczniejszym pojęciem byłoby takie spojrzenie na te obydwa efekty tak całkowicie, czyli mówilibyśmy o zagrożeniu środowiska i wtedy ten smog wszedłby właśnie do tego zagrożenia środowiska jako czynnik związany z powietrzem, a hałas jako czynnik właśnie związany z hałasem, czyli z dźwiękiem, prawda? I wtedy może to byłoby bardziej strawne dla większości ludzi i ludzie by się bardziej przyglądali temu hałasowi. Zresztą inna sprawa jest taka, że jak pan doskonale pewno wie, funkcjonują takie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, prawda? U nas w Poznaniu jest taki kanarek, gdzie możemy sobie włączyć tam aplikację i widzimy, jakiego typu jest zanieczyszczenie. W hałasie nie mamy jeszcze takich, jak to powiedział pan,
hałaso radarów, albo ja gdzieś tam przeczytałam, że istnieje coś takiego. Nie mamy jeszcze takich wskazówek, że na każdym domu czy na każdym rogu ulicy wisi miernik, który by nam pokazywał, jaki jest poziom hałasu i ostrzegał nas przed nim. Nie ma czegoś takiego, ale to się, ja podejrzewam, że to się zmieni. I tak jak we Francji są już te tak zwane hałasoradary, czyli to jest taka macierz głośniczków, które są zawieszone w różnych miejscach w mieście i one potrafią lokalizować źródło tego hałasu, konkretnie kierunek, z którego dociera do tego właśnie, do tej małej macierzy mikrofonów ten hałas. Tak podejrzewam, że w Polsce by się też takie rzeczy przydały, tyle tylko, że to jest drogie. Ale słyszałam, że właśnie pierwsze próby już funkcjonują. Chyba w Krakowie ludzie się zastanawiają nad tymi hałasoradarami. No tak, w Krakowie też w sumie zaczęli ludzie się zastanawiać najszybciej w Polsce, jeśli chodzi o temat smogu. Smog, tak, zgadza się. Dobrze, wracając, ja pamiętam ze studiów, że jeśli chodzi o źródło pochodzenia hałasu, to dzielimy hałas na hałas przemysłowy, komunikacyjny, w tym drogowy, lotniczy, kolejowy, komunalny, czyli tak zwany osiedlowy, domowy oraz hałas związany ze środowiskiem pracy. I teraz chciałbym na chwilę skupić się na hałasu osiedlowym. Jakie tutaj pani źródła hałasu widzi i jakie się bada te źródła hałasu w tym obszarze i na co powinniśmy jako mieszkańcy osiedli zwracać uwagę? Szczerze mówiąc, z takim podziałem hałasu to ja się nie spotkałam. Ja z mojego doświadczenia zawodowego wiem, że jest hałas przemysłowy, komunikacyjny, ale o komunalnym to się od pana dowiedziałam. Ale oczywiście, że można mówić o hałasie komunalnym, mając na uwadze na przykład takie sytuacje, gdzie ludzie narzekają na dmuchawy do liści, na dzieci hałasujące na placu zabaw, czy też nawet na koszenie, słynne koszenie traw, no i generalnie na jakieś głośne granie muzyki, na trzepanie dywanów, czy nie wiem na co jeszcze, co sobie jeszcze można wyobrazić, ale to jest problem z tym hałasem komunalnym, ponieważ w zasadzie ten hałas komunalny nie podpada pod żadne regulacje i w zasadzie nie ma się do kogo zwrócić, jeżeli chodzi o obronę przed tym hałasem. Chociaż w Poznaniu na przykład już Rada Miasta na przykład zakazała używania tych dmuchaw do liści i to funkcjonuje jako prawo już. I na przykład Straż Miejska może przyjechać, jeżeli dostanie takie zawiadomienie i ludzie mogą dostać mandaty. Ale jeżeli chodzi o kosiarki czy o głośną muzykę, no oczywiście straż może przyjechać, ale ludzie nadal mogą hałasować. I po prostu nic się z tego powodu nie wydarzy, ponieważ nie ma takich rozporządzeń prawnych, które by zezwalały na jakąś ingerencję służb miejskich. Oprócz tej dmuchawy do liści, nie wiem. No tak, sam tego doświadczam właśnie mieszkając na jednym z osiedli w Łodzi, że na zmianę mam te kosiarki, te dmuchawy i dzieci na placu zabaw. No i piszę pisma w przypadku kosiarek i w przypadku dmuchaw do zarządu. Próbuję z tym jakoś walczyć. Trochę organizacji społecznych, ruchów miejskich też zauważyłem, że to robi. Miasto jest nasze. My też na stronie Tygodnika Spraw Obywatelskich publikujemy to. Zachęcam Państwa dwa takie przykładowe pisma, zarówno i w sprawie kosiarek i w sprawie dmuchaw do spółdzielni. Wiem, że też była w tamtym roku taka masowa akcja wysyłania do spółdzielni w całym kraju wniosków, prośb o to, żeby właśnie tych kosiarek używać mniej albo tych dmuchaw. No ale to faktycznie z jednej strony słabo, że nie ma tego prawa, z drugiej strony myślę, że tutaj w punkt jest ta tytuł tej książki pana Siemińskiego, Kultura, środowisko akustyczne człowieka, czyli no, jeśli chodzi o ten hałas w blokach, no to po prostu faktycznie rzadko na szczęście muzyczny hałas, z nim mam do czynienia, ale też sobie zastanawiam się, jaką kulturą akurat ci sąsiedzi, które czasami rozkręcają na cały regulator przez kilka godzin jakiś swój sprzęt muzyczny, jaką oni kulturą
swoją dysponują. No dobrze, a hałas drogowy, z tego co się zorientowałem, to no, bardzo, bardzo dużo osób, zresztą to w Polsce też widać w miastach, no, cierpi właśnie z tego powodu. Gdzieś tutaj szacunki mówią o 113 milionach osób doświadczających długoterminowego, utrzymującego się w cały dzień i wieczór, noc hałasu ulicznego. Jak to z raportu Hałas w Europie 2020 z Europejskiej Agencji Środowiska? Proszę o komentarz, jak to wygląda w Polsce, jeśli chodzi o ten hałas komunikacyjny, drogowy? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No przykładowo ja tylko mogę powiedzieć, że Europejska, znaczy Światowa Organizacja Zdrowia w tych swoich zaleceniach WHO z 2018 zaleca, aby hałas drogowy był rzędu 53 decybele LDWN-a, czyli jeżeli jest taki poziom, to on nie spowoduje żadnych efektów zdrowotnych, negatywnych. A w Polsce dopuszcza się chyba, o ile się dobrze nie mylę, 65 decybeli, czyli niech pan popatrzy, ile to jest dwa razy głośniej, jak gdyby dopuszczalne są te poziomy hałasu generowanego przez hałas drogowy. Także to jest po prostu no, bardzo niepokojące, że takie duże poziomy dopuszczalne są, funkcjonują w polskim prawie. Jak się można przed tym hałasem bronić? No, różne rzeczy można robić. No, po prostu ludzie starają się na bazie tych map akustycznych chociażby zmieniać infrastrukturę miejską, to znaczy z ulic dwukierunkowych robić jednokierunkowe. Proponują jakieś ciche nawierzchnie, które też powodują, że ten hałas jest mniejszy. Również w niektórych miejscach stawia się oczywiście ekrany, gdzie to możliwe, w miastach raczej niekoniecznie. W miastach ludzie też bronią się, wprowadzając lepszą izolację okien, te tak zwane potrójne szyby są teraz bardzo pomocne w walce z tym hałasem. No i generalnie zbyt wiele tutaj możliwości nie mamy, no oprócz tego, że ludzie powinni po prostu zmniejszać udział swój w tym hałasie drogowym, czyli przesiadać się na komunikację miejską, na rowery, no, myśleć o sobie wzajemnie. I mi się wydaje, że bardzo dużą rolę tutaj powinna pełnić świadomość ludzi, obywatelska, że to my ten hałas generujemy. Jeżeli chcemy, żeby on był mniejszy, to powinniśmy też, to też od nas zależy. I my powinniśmy coś w tym kierunku robić, dlatego ten na przykład Dzień Świadomości Zagrożenia przed Hałasem, który zwykle w kwietniu się obchodzi, my w katedrze też w zeszłym czy tam dwa lata temu mieliśmy taką akcję, jest niezwykle ważny, żeby do ludzi dotarło, że to również od nich zależy, jak będziemy się przed tym hałasem bronić, jak będziemy z nim walczyć. No to 55 decybeli, o którym pan tutaj wspomniał, że 113 milionów osób doświadcza tego poziomu, no to jest tak na granicy. To byłoby cudownie, gdyby tylko 55 decybeli LDWN było w mieście, ale w mieście jest dużo więcej. No właśnie, a pani profesor, bo na stronie internetowej Ligi Walki z Hałasem przeczytałem, że zmieniono w 2012 roku normy, po prostu je zwiększono w sposób bezprecedensowy w Europie i w ten sposób załatwiono ewentualne jakieś wyzwania i problemy, że po prostu zwiększono skalę i teraz właściwie wszystko jest w normie. O co tu chodzi w ogóle? Jak można tego było dokonać w taki sposób? No to była słynna sprawa. Wiadomo, że przed euro budowano w Polsce na dużą skalę nowe autostrady, nowe drogi i tak dalej. I w związku z tym również budowano ekrany. No i w pewnym momencie stwierdzono, że za dużo tych ekranów, one za dużo kosztują i niejaki pan Wojciech Karolec, minister środowiska, wtedy stwierdził, no halo, jak podwyższymy o 6 decybeli poziomy, no to przestaniemy budować te ekrany. I tak zrobiono, z powietrza po prostu wzięto ten poziom, zwiększono tylko po to, żeby po prostu była możliwość nie budowania dalej tych ekranów, które miały chronić ludzi przed hałasem. Także tak to było. A 6 decybeli to znaczy ilukrotnie zwiększono? 6 decybeli to jest
taka sytuacja, jakby było 10 decybeli, to coś jest dwa razy głośniejsze, a 6 decybeli to no, prawie dwa razy głośniejszy sygnał. Można sobie wyobrazić. To jest bardzo dużo. To jest po prostu bardzo dużo. 3 decybele to jest jedno źródło i drugie źródło. Dodanie tego samego źródła do tego pierwszego. To jest wzrost o 3 decybele. 6 decybeli, no to no w każdym razie to jest około dwukrotnie większa głośność. Rozumiem. Taka subiektywna ocena. A to z ciekawości spytam, no bo rozumiem, że pani w tej branży jest już wiele lat. Czy państwa pytano wtedy o zdanie, opinię? Dostaliśmy dokładnie jeden dzień na opinię. Akurat byliśmy wtedy na seminarium, tak zwanym otwartym seminarium z akustyki i wszyscy, którzy tam siedzieli, dostali jeden dzień na ustosunkowanie się do tej zmiany. Oczywiście wszyscy byliśmy przeciwko, no i nic z tego nie wyniknęło. Po prostu pan Wojciech Karolec wprowadził tą zmianę i koniec z rozporządzeniem. Także to była kwestia po prostu próby ominięcia budowy ekranów, które wynikały właśnie z tych przekroczeń limitów, które były przed 2012 rokiem. No jak się zwiększyło te limity o 6 dB, to już nie trzeba było tych ekranów budować. No i pozwolono ludziom być narażonym na hałas o 6 dB głośniejszy. A czy to w ogóle są jakieś, znaczy czy były wtedy jakieś protesty społeczne albo jak to się teraz przekłada na rzeczywistość ludzi mieszkających przy tych drogach nowych? Ja sobie zawsze to przypominam, kiedy słyszę w tym rozdaniu akurat premier Morawiecki z ministrem transportu Adamczykiem otwierają kolejną drogę. Ja sobie myślę o tych wszystkich ludziach, którzy wokół niej mieszkają i jak oni są chronieni przed hałasem. No są chronieni tak, jak w tej chwili są, czyli tymi bardzo wysokimi limitami, ale na szczęście coś się znowu zmienia w tym kierunku i ponieważ ma nastąpić zmiana prawa, na przykład dotyczącego również turbin wiatrowych, także być może wrócimy do tych poziomów sprzed 2012 roku i wtedy będzie to miało większy sens. W tej chwili niestety obowiązują te właśnie skandaliczne limity. Dobrze, wspomniała pani wcześniej o mapach akustycznych miast. Proszę wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi, bo myślę, że większość naszych słuchaczy w ogóle pierwszy raz to słyszy. Mapy akustyczne wykonuje się generalnie dla miast, które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców co 5 lat i pierwsze mapy chyba, znaczy nie pierwsze, ale 2007, 12, 17. Przepraszam, 12-17 i teraz w 2022 będzie kolejna tura wykonywania map. To się oblicza po prostu poziomy, które panują w poszczególnych miejscach w mieście, poziomy dźwięku, poziomy hałasu. I po prostu na bazie porównania tych wyliczonych poziomów hałasu w poszczególnych miejscach porównuje się te poziomy z dopuszczalnymi limitami hałasowymi i wskazuje się na miejsca, w których występują przekroczenia hałasu. I potem po tych mapach akustycznych pojawia się taki program naprawczy, który właśnie między innymi zajmuje się tymi miejscami, gdzie nastąpiło przekroczenie hałasu i w tych miejscach próbuje się wprowadzić właśnie jakieś zaradcze rzeczy, żeby naprawić tą sytuację. Czyli albo się na przykład wymienia te okna, tak jak powiedziałam, albo się próbuje cicho nawierzchnię wprowadzić, no albo no, jakoś próbuje się tą sytuację rozwiązać. Ale najważniejsze w mapach akustycznych jest to, że identyfikuje się miejsca, gdzie występuje w mieście zagrożenie hałasem, czyli tym dużym poziomem, który przekracza ten nawet w tej chwili dopuszczalne poziomy hałasu. I to się robi niezależnie dla różnych źródeł. Są osobne mapy dla hałasu drogowego, dla hałasu lotniczego, kolejowego, przemysłowego. Także to są po prostu... A gdzie takich map może obywatel szukać? Gdzie one online, w internecie. Online albo na przykład w Urzędzie Miasta, gdzie po prostu takie mapy są dostępne. I tutaj też pracujemy nad tym, żeby te mapy były oralizowane, czyli w tej chwili poziom panującego hałasu w danym miejscu w mieście zaznaczony jest kolorem na mapie, prawda? A my chcemy, żeby ludzie przychodzący na przykład do Urzędu Miasta mogli sobie kliknąć myszką na to miejsce i usłyszeć, jaki tam jest hałas, jaki tam jest poziom dźwięku, żeby wiedzieli, jak to, jeżeli chcą na przykład wybrać jakiś dom, gdzie chcą zamieszkać, to żeby wiedzieli, jaki tam panuje hałas.
A jak obywatele, którzy walczą o ciszę i spokój, mogą wykorzystać te mapy hałasu i też ten rok, w którym rozumiem, one są jakoś aktualizowane? Jak mogą wykorzystać? No mogą się skarżyć po prostu, mogą domagać się odszkodowań, że w ich miejscu jest przekroczenie hałasu i mogą na drodze sądowej domagać się jakichś odszkodowań. To się dzieje zwłaszcza w przypadku hałasu lotniczego, prawda? Jeżeli ludzie mieszkają w obszarze, gdzie są przekroczone poziomy, no to tam bardzo często wygrywają w sądach procesy i lotnisko musi płacić za tą sytuację. A to jeszcze dopytam, a czy mogą też pilnować samego, nie wiem, procesu przygotowywania tej takiej mapy, czy to jest jakby... Nie, tutaj nie ma żadnych takich możliwości, że tak powiem, przekrętów, bo to robią niezależne firmy, które do przetargu startują. I ta firma, która ma akredytację, czyli ma zezwolenie na takie pomiary hałasowe, po prostu przeprowadza pomiar to tylko weryfikuje te obliczenia, bo mapy akustyczne generalnie w tej chwili polegają na obliczeniach, prawda? A te pomiary tylko weryfikują, czy te obliczenia się zgadzają z tymi rzeczywistymi poziomami. Także ja tutaj bym się nie doszukiwała potrzeby jakiejś kontroli społecznej nad tymi mapami. To państwo, obywatele mogą iść do urzędu i mogą sprawdzić, czy to się zgadza, czy to się nie zgadza. Mogą potem pójść w to miejsce, gdzie na mapie jest pokazany taki, a nie inny poziom i sprawdzić. Są takie aplikacje, nawet w telefonie, że sobie można zmierzyć, ile to jest decybeli. Rozumiem. Dobrze, a przejdźmy teraz do hałasu w miejscu pracy. Tutaj wspomniany wcześniej profesor Siemieński w tej książce, o której powiedziałem wcześniej, przestrzega przed nagromadzeniem dużej ilości stanowisk pracy umysłowej z przydzielonymi do nich pracownikami w dużych pokojach. I to, tak jak wspomnieliśmy, 67 rok, dzisiaj są popularne są wielkopowierzchniowe przestrzenie biurowe, tak zwane open space. Co pani na to? Czy tu się coś zmieniło, czy nadal jednak powinniśmy uważać a propos kwestii hałasu w takich sytuacjach dużych pomieszczeń, większej ilości stanowisk pracy? Też możemy powiedzieć, że tutaj też następuje pewnego rodzaju zmiana, ponieważ ten open spaces to jest w tej chwili hot topic i bardzo wielu naukowców, między innymi Hongisto z Finlandii, Korlausz w Holandii, zajmują się tak całkiem poważnie naukowo nad tym, żeby te ścianki działowe, które oddzielają te stanowiska ludzi pracujących w tak zwanym open spaces, jak najlepiej wyposażyć w takie elementy tłumiące, żeby tam było jak najmniej odbić, a przede wszystkim, żeby po prostu dźwięk był pochłaniany, żeby nie doszło do zniekształcenia. Krótko mówiąc, w takich open spaces najgorzej ma sprawa zrozumiałości mowy. Krótko mówiąc, jak ludzie bardzo blisko siebie siedzą, to czasami ten hałas generowany to jest właściwie głównie mowa pochodząca z rozmów i ta mowa okazuje się bardzo skutecznym takim przeszkadzaczem dla innych czynności w tych open spaces, czyli dla innych rozmów, mówiąc krótko. No więc pracuje się w tej chwili bardzo intensywnie nad tym, jak te ścianki działowe powinny być zbudowane, w jakie materiały wyposażone, żeby jak najmniej tam tych odbić było i żeby ten dźwięk był pochłaniany skutecznie, żeby właśnie nie doszło do takich przesuchów między tymi stanowiskami pracy. A hałas związany z tak zwaną rozrywką. Ja sam tego doświadczam, nie wiem, będąc w różnych sytuacjach, szczególnie nad morzem, że nie wiem, wchodzę do kawiarni, restauracji, chciałbym coś spokojnie zjeść, a tam po prostu hałas niemiłosierny z jakiegoś głośnika i muzyka. Czy jest na to jakiś sposób, czy może ja zwariowałem? Nie, pan na pewno nie zwariował, ale można też znaleźć restaurację, gdzie nie ma tej muzyki, gdzie jest spokojnie i gdzie jest cicho. Dawniej był taki pogląd, że nie może być ciszy w restauracji, że po prostu ludziom powinno być przyjemnie i fajnie, jak tak muzyka grana, ale ta muzyka się okazuje czasami zbyt głośna i ona po prostu zamiast uprzyjemnić atmosferę, to właściwie torturuje ludzi tym swoim dźwiękiem.
Tutaj też nie ma regulacji, ale nie zawsze to jest tortura. Ja na przykład przypominam sobie w Japonii, w takich supermarketach, każde piętro takiego supermarketu, tam było bardzo dużo, miało specyficzną muzykę związaną z produktami, które się na danym piętrze kupowało. I to absolutnie nie przeszkadzało. To nie była taka tortura, o której pan tutaj mówił. Ale z drugiej strony w Szwecji był taki okres, gdzie po prostu nie można było w ogóle rozmawiać w restauracjach, bo wszędzie po prostu była strasznie głośna muzyka. Wspomniała Pani o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia w 2018 roku opublikowała wytyczne w sprawie hałasu. Co zawiera ten dokument z punktu widzenia obywatela, który chciałby walczyć właśnie, czy walczy o ciszę i spokój? Czy on może ten dokument wykorzystać jakoś? Ten dokument, przy którym właściwie też pracowałam, bo byłam w tej grupie, która ustanawiała te zalecenia, bo to jest dokument, który wyprodukował takie zalecenia dotyczące, jeszcze raz powtarzam, zalecenia, to nie są rozporządzenia, to są zalecenia wynikające tylko i wyłącznie z ochrony zdrowia dla poszczególnych źródeł hałasu. I on na przykład w tych zaleceniach się znajdują takie informacje, że hałas drogowy powinien mieć 53 dB LDWN-u, czyli tego średniorocznego, dzienno-wieczorno-nocnego uśrednionego poziomu hałasu, prawda? A w nocy 45 decybeli, żeby nie wywoływał efektów zdrowotnych, o których już wcześniej mówiłam. To samo dotyczy hałasu kolejowego i tutaj się okazuje, że 54 decybele LDWN-u i 44 decybele w dzień. To są te zalecane poziomy, ale jeszcze raz powtarzam, to są zalecane poziomy i zalecane tylko i wyłącznie z punktu widzenia zdrowotnego, prawda? Podobnie tutaj jeszcze zaproponowano rekomendacje dla hałasu lotniczego i to jest 45 dB LDWN-u i 40 w nocy i również takie nieobowiązkowe, ale zalecane poziom 45 dB dla turbin wiatrowych. I w zasadzie ten dokument zawiera zalecenia dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, o których wiadomo, że na pewno nie spowodują zakłócenia zdrowia. Ale od tego do rzeczywistych zaleceń, które funkcjonują w różnych krajach, jest bardzo daleko i nie tylko w Polsce one nie są przestrzegane. W każdym razie to jest pewna wskazówka, do której należy dążyć, ale jak to jest w rzeczywistości, to właśnie powiedziałam panu na przykładzie Polski. A jaki dokument unijny już taki, który powinien obowiązywać nasze władze w Polsce, jest do wykorzystania przez obywateli walczących z hałasem? Ono na szczęście obowiązuje i to jest tak zwana ENT dyrektywa, to mówiąc bardziej po polsku, to jest dyrektywa hałasowa, która powstała w Unii w 2002 roku i ona właśnie mówi o obowiązku robienia tych map akustycznych i tam się pojawia, ostatnio się pojawił w 2021 roku chyba, aneks, tak zwany aneks trzeci, w którym to aneksie trzecim właśnie mówi się o tych koniecznych wyliczeniach procentu osób cierpiących na niedokrwienną chorobę serca, właśnie na tą skrajną dokuczliwość, na wybudzanie ze snu. I te rzeczy w tej chwili, w tej najnowszej mapie akustycznej będą musiały być wyliczone. Znaczy nie w samej mapie, tylko już w tym programie naprawczym. Musimy wiedzieć, każde miasto w całej Europie będzie musiało taką mapę tych efektów zdrowotnych również przedstawić, czyli pokazać, jaki procent ludzi cierpi na tą niedokrwienną chorobę serca, na dokuczliwość i na wybudzenie ze snu. Każde miasto powyżej 100 tysięcy, tak? Tak, każde miasto powyżej 100 tysięcy. Tam jeszcze są jakieś zalecenia dotyczące pozamiejskich obszarów, chodzi też o lotniska, no i parę innych tam szczegółów. Ale generalnie to jest dokument, który obowiązuje. To nie jest zalecenie, to jest obowiązek. I każdy kraj należący do Unii Europejskiej musi to robić. A czego Pani zdaniem powinniśmy się dzisiaj jako obywatele domagać od polityków? Jakich ewentualnie, nie wiem, zmian w prawie? Tak, tak. Na przykład powinna być prawnie usankcjonowana tak zwana cisza nocna, czyli kiedy ewidentnie nie można hałasować. Od 22 do 6 rano na przykład. Na przykład powinny być pewne uregulowania dotyczące
dopuszczalnego poziomu, który jest dopuszczalny w przypadku koncertów na świeżym powietrzu. Takie uregulowania są. Właśnie niedawno zobaczyłam taką pracę Audio Engineering Society. Wyprodukowała taki dokument, gdzie w niektórych krajach, Polski tam niestety nie ma, są już uregulowania prawne mówiące, jaki poziom dopuszczalny i przez jaki czas może być w przypadku koncertu muzyki na przykład rockowej czy muzyki poważnej, prawda? I tam po prostu przed koncertem na przykład takiej Brukseli czy w Szwajcarii czy nie wiem gdzie tam jeszcze, parę krajów tam było wymienionych w tym dokumencie, przyjeżdża taki urzędnik i sprawdza, czy ten poziom będzie przekroczony czy nie. I tam jest również limit czasowy. Tam 240 minut chyba maksymalny poziom w jakimś tam kraju był wymieniony, że tylko przez 240 minut można generować poziom sięgający 90 dB A. To jest taki poziom ważony krzywą A, taką krzywą związaną ze słuchem człowieka. A to w Polsce nie ma, od razu powiem. To wracając do tej ciszy nocnej, bo to mnie zaciekawiło, czyli jakie kraje w Unii Europejskiej one mają prawnie jakby w prawie to? Tego akurat nie wiem. Wiem, jakie kraje mają właśnie te dopuszczalne poziomy, jeżeli chodzi o koncerty, a które mają ciszę nocną, to ja nie wiem. Tak sobie strzeliłam tą ciszę nocną, ale ta cisza nocna moim zdaniem jest absolutnie konieczna. Wydaje mi się, że Anglia ma tą ciszę nocną, ale nie jestem pewna, nie chciałabym tutaj wprowadzać nikogo w błąd. Jasne, a myśli pani, że do tej pory tego nie ma w prawie, bo? Nie ma, nie wiem czemu nie ma. To nie do mnie pytanie. Rozumiem. No dobrze, to może to z tym pytaniem jest związany inny trop, który również znalazłem u pana profesora Siemińskiego. Zacytuję, on postulował, wytworzenie już w młodym wieku wrażliwości na hałas, a więc i w przyszłości postawy społecznej zwalczającej hałas w różnych sytuacjach życia domowego, pracy zawodowej i działalności publicznej. Pani profesor, czy my mamy w toku edukacji jakieś elementy budowania czy kształtowania naszej wrażliwości na hałas? Niestety nie jestem nauczycielem w szkole i trudno mi powiedzieć, czy takie rzeczy się tam dzieją, ale na pewno wiem, że na przykład w Warszawie modernizuje się już szkoły, wprowadzając tam dodatkowo takie uregulowania związane z akustyką, czyli dba się o to, żeby w salach był odpowiedni czas pogłosu klasowych, żeby ten beton był jakoś tam wyłożony jakimiś materiałami pochłaniającymi. Krótko mówiąc, żeby było ciszej w tej szkole. Ale wydaje mi się, że po to, żeby wytworzyć tą wrażliwość na hałas, o której mówi profesor Siemiński, to tutaj chyba należałoby zrobić to, o czym już wspomniałam na początku naszej rozmowy, to znaczy wykorzystać ten dzień świadomości zagrożenia hałasem i tutaj próbować uwrażliwić właściwie wszystkich nas, łącznie z dziećmi w szkole. I takie pogadanki by się przydały, że po prostu my powinniśmy od siebie zacząć, jeżeli chodzi o wytwarzanie tego hałasu. Czyli krótko mówiąc, dzieci nie powinny wrzeszczeć na tych przerwach, prawda? Od tego możemy zacząć, ale również my powinniśmy też się zastanowić, jakie są sposoby na ograniczenie tego hałasu. Zaczynając od słuchania ciszej muzyki, czy właśnie pytania się sąsiadów, czy możemy tą trawę kosić teraz, czy nie możemy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, wspomniała już pani kilkukrotnie, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, on w tym roku przypada, bo on jest w każdą ostatnią środę kwietnia, w tym roku przypada 27 kwietnia. A pani profesor, jak to, trochę już o tym mówiliśmy, ale jaka jest kondycja takiej zorganizowanej działalności obywatelskiej w zakresie walki z hałasem? No bo mamy Polski Alarm Smogowy, on jest bardzo prężną organizacją, ale cały czas mam wrażenie, że brakuje lokalnych komitetów obrońców spokoju. Zgadza się, ludzie się skupiają na smogu, bo po prostu widzą ten smog wokół siebie, prawda? I odczuwają ten smog i wiedzą, że smog to są samochody i te piece, prawda? I wiedzą, gdzie jest źródło tego smogu. Natomiast
Jeżeli chodzi o ten alarm hałasowy, to tak jak już próbowałam powiedzieć, że jeżeli by się to połączyło w taki alarm środowiskowy, że musimy dbać i o jedno, i o drugie, to może ten hałas by się przebił do tej świadomości ludzi i nie tylko by patrzyli na ten smog, tylko właśnie spróbowaliby też spojrzeć na ten hałas. Tym bardziej, że bezpośrednio ten smog, który pojawia się właśnie od tych samochodów, jest związany z hałasem, prawda? Także to jakoś jedno z drugim się wiąże, tylko trzeba rozbudzić świadomość, że po prostu my sami produkujemy ten hałas. I jeżeli to się rozbudzi, to ludzie zaczną troszkę inaczej patrzeć na te źródła hałasu, prawda? Tak mi się w każdym razie wydaje. No przykładowo my robimy w tej chwili w katedrze taki projekt związany z turbinami wiatrowymi. Próbujemy ustalić, jak one powinny być mierzone, że powinny być wprowadzone dodatkowo jakieś indeksy mówiące, kiedy te turbiny są dokuczliwe, a kiedy nie, przy jakim poziomie hałasu. No i tam proponujemy, żeby ludzie zaczęli traktować te turbiny jako takiego dobrego sąsiada, nie jako zło, które się nagle pojawia. Bo te turbiny jako dobrego sąsiada można traktować właśnie ze względu na to, że ten smog zostanie zamieniony na zieloną energię, czyli nie będzie tego smogu, jeżeli potraktujemy te turbiny jako coś, co generuje prąd bez tego smogu i dodatkowo bez hałasu. Oczywiście tutaj z hałasem można trochę dyskutować, bo niektórym ludziom jednak on przeszkadza i jak za blisko mieszkają tych turbin, to rzeczywiście może im przeszkadzać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić takie indeksy, czyli takie dopuszczalne poziomy, żeby im te turbiny, ten hałas generowany przez turbiny nie przeszkadzały, a mimo wszystko traktować turbiny jako przyjaciela, nie jako wroga, prawda? I tak samo należałoby zacząć traktować te inne źródła hałasu, prawda? Jako przyjaciela, ale temu przyjacielowi my też musimy powiedzieć, że halo, halo, no przestań nam tutaj hałasować, czyli tym samochodom. No dobrze, to ostatnie pytanie. Zacząłem od cytatu z profesora Siemińskiego i na nim skończę. Cytuję. Wiele osób zapytanych o przyczynę bierności i braku przeciwdziałania hałasowi wyjaśniało, że ich wrażliwość na hałas uważana jest często za chorobę, w cudzysłowie, nadmierne uczulenie czy po prostu histerię, a nawet jakąś opozycję i niezrozumienie warunków nowej cywilizacji współczesnego życia. To pisał właśnie profesor Siemiński w kontekście wieloletnich badań i obserwacji. Jak czytałem ten fragment, to tak mi przyszło do głowy, że może oskarżają mnie już osobiście, kiedy zwracam na uwagę na hałas, o histerię, te osoby, które mają po prostu najzwyczajniej w świecie już przytępiony słuch. Czy co pani na to? Wydaje mi się, że to może mogło być prawdą chyba w tych latach 60., ale w tej chwili ludzie żyją dłużej i większość nawet ze starszych osób, które mają kłopoty ze słuchem, nadaje się przekonywać, żeby nosić aparaty słuchowe. Także ja nie sądzę, że tutaj przytępienie słuchu jest odpowiedzialne za taką reakcję, prawda? Nie wydaje mi się, że to jest tak. Po prostu cały czas zwracam uwagę na to uwrażliwienie nas wszystkich, na to, że my generujemy ten hałas, także nie możemy po prostu oskarżać nikogo innego, tylko zacząć od siebie i skupić wysiłki nad tym, żeby po prostu tego hałasu było mniej. A jest prawdą z drugiej strony, że są ludzie, którzy są szczególnie wrażliwi na hałas i na przykład w badaniach akustycznych, które my robimy w katedrze, jeżeli mamy grupę słuchaczy, to robimy takie testy przed przystąpieniem do badania, na przykład jak bardzo im dokucza hałas generowany przez turbiny wiatrowe, jak oni reagują na hałas. Robimy taki test wrażliwości. Się okazuje, że ten test wrażliwości, jedni mają wyższe te punkty dotyczące wrażliwości, drugie mniejsze. I w związku z tym wyniki badań tych zasadniczych musimy dzielić na dwie grupy. Osobno dla ludzi wrażliwych, bardziej wrażliwych na hałas, osobno dla ludzi mniej wrażliwy, bo gdybyśmy tego nie robili, to uśredniona wartość byłaby nieprawdziwa, prawda? Także to z jednej strony jest prawda, że są ludzie o różnej wrażliwości na hałas, ale nie można powiedzieć, że to jest jakaś histeria, absolutnie nie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani profesor Anna Preis z Katedry Akustyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję pani profesor za rozmowę. Dziękuję bardzo.
A z Państwem żegna się Rafał Górski i do usłyszenia w kolejny wtorek w audycji Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.